instrumentach klawiszowych Romek Jońca. Romek Jońca! Panie i panowie, jedna z najpiękniej brzmiących gitar w tej części Europy. Człowiek o niezwykłym poczuciu rytmu, pulsu i humoru. Panie i panowie, Grzegorz Kapołka! Dziewczęta i chłopcy na gitarce, ale to jest mniej ważne. Wystąpi dla was dzisiaj specjalnie pan Głos. Jacek Dawucki! Jacek Dawucki, pan Głos! No i dziewczęta i chłopcy, kierownik tego całego bałaganu, pomysłodawca, scenarzysta, kierownik muzyczny, jeden z najwybitniejszych gitarzystów ery współczesnej w tej części Europy. Przyjaciel Suwałk, Łukasz Gorczyca! Łukasz Gorczyca! Bas i cała reszta. Panie i panowie, i to on właśnie wymyślił coś, co nazwaliśmy wspólnie, i to jest jedna wielka prawda zawarta w trzech słowach. Blues mieszka w Polsce!
Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie w takim stylu jakimś nowo-rockowo-bluesowo i w ogóle wiadomo, blues mieszka w Polsce. No a na przykład Radom leży w Europie, widziałem taką piosenkę już tego. Teraz taka jedna piosenka, co to ją z pewnością znacie, więc serdecznie proszę o współpracę.
bomba, spadam, bo mało czasu, a wszystko się musi zmieścić. Trzymajcie się ciepło, trzymajcie się rano, bo szybko będziemy. Szanowni Państwo, kolejnym gościem tego koncertu, wybitna postać polskiego bluesa, wybitny harmonijkarz, kompozytor, autor tekstów, legenda, człowiek, instytucja, Sławek Wieszcząski! Witam wszystkich serdecznie, jak zwykle, w Suwałkach jest super, a będzie jeszcze lepiej. Thank you.
szlak trafia mnie. Wyjeżdżam szur z pazerowie. Zrobiła sympatyczna atmosfera, że myślę, że możemy zaśpiewać coś wspólnie. Utwór, który rozbrzmiewa już w Suwałkach, ale ponieważ nie wszyscy mogą kojarzyć, pokrótce rys historyczny. Z pewnością większość z Państwa kojarzy film Blues Brothers. Dwaj bracia, jeden gruby, niski wokalista, drugi szczupły harmonikarz przystojny, na czarno ubrani, ciemne okulary, których nie zdejmowali nawet nocą. Mają niesamowite przygody, a przede wszystkim w filmie jest mnóstwo świetnej muzyki. Jeden z utworów bardzo mi się podobał i jakby stał się inspiracją dla utworu, który chcę Państwu teraz zaproponować. To utwór nawiązujący do stylu Johna Lee Hookera, który występuje w jednej ze scen Blues Brothers. I on tam śpiewa utwór, z którego zaczerpnąłem refren, można powiedzieć, choć trudno też to refrenem nazwać. Krótko mówiąc, chodzi o to, żeby zaśpiewać tak jak John Lee Hooker w filmie Blues Brothers. Żeby to wypadło porządnie, to myślę, że moglibyśmy przećwiczyć. A John Lee Hooker śpiewał tak. How, how, how! No nie tak, to nie. Ale rozumiem, że zaskoczyłem trochę Państwa, więc jeszcze raz, proszę o odrobinę koncentracji. Nie musi być tak czysto, ważne, żeby głośno i równo. A zatem najpierw ja, potem słuchacze. Hał, hał, hał! Duży postęp. Do trzech razy sztuka. Teraz przybórzmy się jej tak, żeby było naprawdę po murzyńsku. Ostatnia próba. Hał, hał, hał! I już umiemy. John Lee Hooker. Znów kolejny fotel, znów kolejna noc. Przyciska się światło, a na głowę koc. Liczysz do tysiąca i nie możesz spać. Serce wali jak dziś, wypił 10 kaw. Niesamowity ryb, czuły uwaga. Uwaga! Hał, 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 hał! Hał, 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 hał! Hał, 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 hał! Hał, 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 hał! Czy to jeszcze jawa, czy zapadłeś sen? Słyszysz coś, czy tylko tak wydaje się? Oddech powstrzymujesz, bo przeszkadza ci. I wytężasz słuch, wytężasz całych sił. Czujesz zimny dreszcz, uwaga! Au, 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 au! Nie może spać, ulubionych kaset stos u siebie ma. Słucha bardzo cicho, ale słyszysz, bo znasz dobrze każdy dźwięk, który zagrał. Już na pewno wiesz, który kupę gra. Pełną parą! How, 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 how.
miesiące i nie może spać. Serce wali jakbyś wypił 10 kaw. Samowity rytm ciągle gra. Ostatni raz! Sławek Wierzchowski! Szanowni Państwo, to teraz... Zaśpiewam inaczej. Śpiewam go po angielsku i po polsku. I też umiem zaśpiewać na te 12 taktów. Ale teraz jest oblicze polskiego bluesa. Więc, przepraszam, wykonaliśmy z Łukaszem wyboru. To się nazywa Dzień Dobry Mister Blues. Chociaż nie jest bluesem. Ale jak spojrzycie na mnie, to chyba widać, że ja trochę w życiu bluesa przeżyłam. Najsmutniejszą z pań, pan z panią melancholią. To słychać, to słychać, Mr. Blues. Pan dawno nie był tu, jak miło widzieć pana. Zapewne przyszedł pan, aby wykonać plan plebeczny zasłucania. Jak zdrowie Mr. Blues, słyszałam, że pan znów chorował na wesołość. Jak dzieci uczą się, o tak pamiętam je, to smutka i minore. Mam wobec pana dług, jaki pewnie pan zapyta. Bo widzi pan, do słów brakło mi tylko nóż i pan mi to pisał. Tylko nóż i pan mi nie dopisał.
No, słuchajcie, ja to nie pochodzę ze Suwałk, tylko ze Skrosna, ale właściwie to mamy wszyscy swojego bluesa w swoim pokoleniu i w tej naszej nacji polskiej. To, tutaj chciałam zaśpiewać taką piosenkę wybitnego kompozytora, który mnie tu zaprosił, Łukasza. To się nazywa Z kosmosu pies. Nie wiem, czy niosę ciężkość, że tak powiem, tekstu. To jest poważny tekst. Chodzi o takiego samca, który miał być alfem, a został, właściwie był betą. No tak, tak, tak. Jak się nie pomylę w tekście, to może mi się uda. Dobra, to jedziemy. Zakończyła mojego busa. Dziękuję Państwu. Lola Szafra.